Nie, chodź tu. Kurczę, chcę zebrać wszystko. Zapędziłem się. Siemanko, z tej strony Borsuk i witam was w kolejnym odcinku z Oziego. Kurczę, robiłem sobie jakąś dłuższą przerwę od nagrywania i powiem wam, że trochę tak dziwnie jakoś tak kontynuować, ale dobra, zacznijmy. O! Czyli nas Ozzy nie lubi wody, dobra, dobrze wiedzieć. Ustawiłem pewien jakiś efekt, żeby... mając nadzieję, że to poprawi jakość i nie będzie przeskakiwać ekran, i widzę, że ja miałem chyba rację z tym efektem i dobrze trafiłem. O, a tu czego nie zginęłeś? Trzeba być teraz ostrożnym, żeby do wody nie wpaść i się nie zabić o ślimaka. Kurczę, ja muszę się nauczyć, żeby nie zabijać tych potworków, tylko je jak najbardziej omijać. Bo faktycznie mimo wszystko to one mnie zabijają, tak? Przez to, że próbuję ich zabić. Zabiję te, które muszę, a te, które nie, to po prostu zostawię. Tak mi się wydaje po prostu najbezpieczniej i najlepiej. Dobra, ale mimo wszystko to jakiś taki... A jednak jest poziom trudności tutaj, mimo że gram na normalnym. Czyli jak widzicie, mam dwa serca zamiast trzech. Nie wiem, czy to jakoś się też różni jakoś inaczej. Tego możemy zabić. No właśnie. Chciałem zabić, no to zabiłem. Wiecie co, ale i tak musimy cofnąć, bo tam pewnie był jakiś bonus, którego minęłem. Musimy cofnąć. No, ślimak, rusz się. A tam na górze. Teraz to zobaczymy. Bo nie chcę jednak, chcę zbadać całą mapę. No właśnie. Bonus, może nie bonus, ale mimo wszystko lepiej zrobić. Kurczę. Ozzy nie lubi wody. A tego jest tu pełno. W sumie ziemia jest... większość ziemi planety naszej składa się z wody, więc... trochę ciężko byłoby mu tutaj, gdyby się dowiedział o tym fakcie, no ale... jednak jakoś musimy to przeżyć. Kierując nim musimy jakoś to poprowadzić dobrze. Teraz znowu szukamy jakichś sekretów. Skacząc tutaj... O kurczę... A, dobra, jest. Te pszczółki, kurczę. Nie lubię ich, bo ich nie da rady zabić. Ach. Nie chciał wziąć z krzaczków. Ja zauważyłem, że Ozzy robi się coś w stylu Minecrafta, czyli ja się w sumie nie skupiam aż tak bardzo na grze, tylko na komentowaniu i powiem wam, że jak zobaczyłem linię audio na przykład z Medal of Honor, a z Ozziego, no to praktycznie tutaj nie ma... O, co to jest? Aha, ich się nie da zabić. Dobrze wiedzieć. I straciłem wątek. Jeżeli chodzi o tą linię, całą audio mojego głosu, to powiem wam, że... Kurczę, tutaj jest trudno. Że po prostu w Medal of Honor są takie dziury w moim ścieżce dźwiękowej, a w Ozzy to praktycznie wszystko jest na niebiesko, czyli to jest mój głos. No nie niebiesko, zależy jak to co... jakim programem tam obsługuję. O kurczę. Bo ja nagrywam swój głos przez Audacity. Jakoś ten program mnie teraz ostatnio nie zawodzi. Więc nie... Kurczę. Okej, jest z powrotem. Ten program jeszcze mnie nie zawiódł, więc jakoś siedzę przy nim. Mam jakieś jeszcze dwa inne programy, ale to mimo wszystko dalej Audacity jednak jest najlepsze dla mnie.
No a jeżeli chodzi o taki rendering, jak już mówię od razu o programach no, moich, to jeżeli chodzi o rendering, to oczywiście jest to... O kurczę! Tych kolców nie zobaczyłem, nie zauważyłem. Ja nie mogę. Jeżeli chodzi o rendering, jest to oczywiście Camtasia Studio. Aktualnie korzystam z 8, bo kiedyś cały czas byłem uparty przy 7. Cały czas kiedyś robiłem wszystko na 7 i nie chciałem jej update'ować. No ale jednak tam oglądałem parę filmików z niej i powiem wam, że jednak się przekonałem. I aktualnie nie chcę rezygnować z 8. Ma tam parę fajnych opcji, które po prostu mi ułatwiają strasznie życie. No a jednak materiały i tak wychodzą w jakości HD. Kurczę, te rybki teraz mogą mi trochę sprawiać problemu. Jestem ciekaw, co jeszcze dojdzie do naszych... Mi się wydaje, że to chyba nie jest... Ooo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 
Powiem wam, że jednak faktycznie materiał jeden, taki jeden materiał z Ozziego będzie po prostu z jednej rundy. Bo jak ja widzę, że od teraz robią się coraz trudniejsze i nie chcę po prostu przedłużać później. No nie, no właśnie, o tym mówię. No Ozzie, wskakuj tam. Mogą w sumie zebrać najpierw te gwiazdki, a później dopiero wskakiwać do checkpointu, bo faktycznie tutaj tak łażę tych gwiazdek tam. I to się kuje, ale też nie chcę zostawiać żadnych gwiazdek. Wiecie, w sumie najlepiej byłoby się w ogóle nie kłócić, zbierać wszystkie gwiazdki, ale jednak prosem nie jestem w takich rzeczach. Ja zawsze się gdzieś muszę skuć. A więc wiecie. O, tutaj będzie trochę ciężko. Ja dalej jestem trochę przeziębiony. Tak jak wstaję z rana do nagrywania, to akurat musi mnie katar wziąć. Trochę chamskie, wiem, ale no niestety. Sami już tak to bywa, po prostu. Okej, daliśmy radę. Jest dobrze. Teraz tylko, żeby się nie skuć. Bo... O kurczę. Trzeba zobaczyć, jak teraz spadają. No, po tym mogę skakać. Po tym. Po tym. No, nie. Za daleko spadł. O Jezu. No to będziemy mieć ciekawą przygodę, powiem wam dzisiaj. Odcinek trochę dłuższy niż zwykle. Już 10 minut, a ja jeszcze nawet nie wiem, czy w połowie jestem. O kurczę, nie, tratwa, chodź tu. No nie. Tratwa się zgubiła. Dobra, teraz na spokojnie. Teraz na spokojnie to zróbmy. Poczekajmy. Nie spadajmy. O Jezu. Dzisiaj taki odcinek laminy. Ale postanowiłem, że nagram, to nie będę już po prostu jakoś czekał na lepszy dzień, tylko już nagram ten, co tak. No, o. Dobra, chodź, tratwa. A, może się uda, bez skucia się. O, udało się, dobra. To mi pomoże. Tylko żeby później nie spaść do wody. Dobra. Na tym wężu nie możemy się też wziąć i skuć. Dobra. Teraz też w sumie z górki pójdzie. Te piranie są takie średnio trudne. Jakbym się ześliznął teraz do wody prosto. No, skacz, skacz, skacz. Łap się! Och, złapał się dobrze, chociaż tyle. Potem możemy skakać.
Skaczemy, skaczemy. Dobra. Jest progres, jest progres. Chyba nie wiem, czy tam jakichś bonusów nie ma czasami, nie wiem. Dobrze, mamy checkpointa. A tu co tu mamy? Moje skały pod skrzynia w półwodzie, ale musisz być ostrożny. W sensie jak ostrożny? Aaa, zapadają się. Kurczę. Jak to zrobić? Powiem wam, że teraz jestem troszeczkę... Dobra, nie widziałem innego jakiegoś wyjścia. A to jak to zrobić? Teraz możesz użyć tych konarów. Tąpnij na nie. Tąpnij. Tąpnij. Wow. O, ciekawe. Znowu pszczółki. Powoli, powoli. Powoli. Mówię powoli, ale co ja na... Dobra. Teraz tylko, żeby ten wąż mi nie spuł. Dobra. Lecimy dalej. Mam jedno serce. To nie jest dobrze. Z jednym serduszkiem to nie powojujemy trochę. Co? O kurczę. Lepiej tam nie skakać. Dobra. I... Nie złapiesz mnie, nie. O nie, 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 nie złapiesz mnie. Jak ja mam tam skoczyć? A, to trampolina jest. Kurczę. W złym miejscu jestem. Dobra. Dobra. Nie! Krzaczku by mnie wziął. Dobra. Opsa. Jest. Teraz jakoś nam lepiej idzie. Nie jest dobrze. O Boże, typka skacząca ze wszystkich stron. Dobra. W ogóle jakie pomysły mają te ryby, nie? No nie, 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 jeżyki. One bądź co bądź nie są trudne, ale... O, na przykład to teraz z górki jest trochę ciężko mi zbierać punkciki. No idź jeżyku, idź, idź, idź. Spadaj. O nie! Jakie to było chamskie. I nie widzę ich. Trochę ciężko mnie skakać. A trampolina mnie niesie po prostu do nich. Nie, nie. Dobra. Dobra, udało się mniej więcej. O, o, dobra jest. Nie widzę przepaści, też to trochę jest trudniejsze. Dobra. A tu trzeba tupnięć. No. To już jest raczej proste. Chyba, że mi po prostu zaczą zapadać się pod ziemię te skrzynie, to już byłoby mniej. To jest ten. Dobra, a tu chyba mogę sobie stanąć po prostu, tak. Mogę sobie stanąć, ale nie mogę skakać. Dobra. Czyli nie jest aż takie trudne, tylko po prostu trzeba wyczuć. Okej. Bum. O kurczę. Dobra, nie zauważyłem tratwy. Tak bym znowu skoczył do wody. Dobra. Teraz powolutku skoczymy dalej. Zauważyłem, że jak podskoczę, to ona, ta skrzynia leci trochę do góry. No więc teraz dobrze wiedzieć, będę pamiętał. I na pewno to jakoś wykorzystam.
O tak, bym wskoczył znowu do wody. Hopsa, 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 hopsa. Lecimy dalej. Tutaj muszę skoczyć tu. Aha, i to będzie ciekawie. Dobra. Jerzyk, jerzyka. Musimy jakoś ominąć. Wow! Prawie. Dobra, teraz powoli. Te pszczółki są złe. Te pszczółki są złe, więc trzeba powoli. Popadnie na dół. Teraz tak. Dobra. A nie! Ale bym śmiał, jakbym teraz miał do serce. Tak chamsko. Te najtrudniejsze ominęłem, a te najłatwiejsze nie wpadłem. Czasami te najłatwiejsze pułapki mogą okazać się najtrudniejsze. Nie. Jak to zrobić? Aha. Skrzynia leć do góry. Dobra, jakoś się udało. Teraz tylko, żeby ten mnie nie obskubał. O kurcze. Nie, chodź tu! Kurczę, chcę zebrać wszystko. Zapędziłem się. No dobra, mamy chociaż dwa serca. Choć w wodzie w sumie i tak to nie ma żadnej różnicy. Jeżeli tak będę dalej. A z tymi pszczółkami jakoś dam radę. Nie są trudne w sumie. Ojej. Pszczółki może nie są trudne, ale moje skakanie też nie jest genialne. Okej, jakoś daliśmy radę. Okej, teraz musimy poczekać. Czekam. No nie, tak chamsko. Dobra. Ale mimo wszystko jesteśmy po drugiej stronie. Kasztany i żołędzie, nie wiem. Żołędzie to są, kasztany są inne. Kurczę. Tak na krawędzi. Być tak chamsko na krawędzi. Ich się da zabić, ich się da zabić. Bądź dobrej myśli. Ich się da zabić. Tam już niepotrzebnie. Dobra. Tego się nie da zabić. Musimy... A, to jest liana, dobra. On się szybciej posuwa na lianie. Aż nie aż tak szybko musiał. Naprawdę, nie musiał aż tak szybko. A ty, tam jest chyba jakiś bonus? Nie, tam jest inny. Tam jest ta inna droga. A ja już się kuję. Czemu nie? Kurczę, ale taki daleko jest kolejny checkpoint. I nie powiem, że tam się robi już trochę trudniej. I przydałby się jakiś wcześniej. Bo mimo wszystko tak balansować na jednym hopeku to nie jest aż taki dobry pomysł. Szczególnie tutaj. Gdzie przez przypadek się nawet skuje. Tratwo czegoś taka mała. No już mamy 20-minutowy odcinek, a jeszcze nie przeszedłem z tej rundy. Później jeszcze może będzie, że jedna runda będzie na dwa odcinki. No na pewno nie będę wstawiał godzinnych materiałów. To jest 100% pewne, ale... No cóż, zobaczymy. Nie chcę was też zanudzać takimi odcinkami strasznie długimi. Ale też nie chcę... Nie, chodź tu! O Jezu! Ja myślałem, że siadnę sobie spokojnie do Aziego. Nagram parę odcinków na zapas. A tu teraz męczę się z jednym... Z jednym odcinkiem się męczę, tak. Powoli, Ozzy, powoli. Znowu bym nie poczekał na tratwę. Jezu, nie...
Czekamy, czekamy, nie śpiesz się. Borsuk, spokojnie, spokojnie, dasz radę, nie śpiesz się tylko. Dobra. Tutaj jest prosto nawet z tymi żołędziami. Spadają pojedynczo, więc... Jestem ciekaw, co przeszkadza od zjemu żołądź. Przecież on w sumie jak spada, to nie spada nie wiadomo jak silno. Znaczy tak w sumie wbijam się w nich. Żeby mi się gra znowu nie zbugowała. Bo to by nie było zbyt ciekawe. Jakbym nagle się trafił w nich. Dobra, tutaj powoli. Oz dość szybko spada. Więc to mogę wykorzystać na korzyść moją. Dobra, jest checkpoint. jak balansowałem pomiędzy tymi tą rybą. O Jezu, nie. Nawet nie jest tak trudno. Ej, są ślimak. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Bo widzę tylko czułki. Takie oczy ma większe niż te czułki, nie? To jest te śmieszniejsze. Najśmieszniejsze, żeby... Fakt faktem... Ślimak ma oczy na tych czułkach, na tych... Ale mimo wszystko troszeczkę przesadzili z tymi oczami. Tutaj tak zejdziemy. Dobra, znowu z górki. To nie jest dobre. O właśnie, jak to zostawi mi się. To mogą to później jest chamski strasznie. One nie spadają teraz do wody. O kurczę. Powoli, powoli. Teraz powoli, powoli, powolutku. Damy radę. Jestem pewien, że jesteśmy już przy końcu. Bądź co bądź, te jeże nie są trudne, więc... Jeżeli tak będzie cały czas sypało mi nimi, to jednak się nie obrażę. No nie. Wiedziałem, że to kiedyś musi się skończyć, jak muszę sfailować. Wiedziałem, że ja muszę to sfailować. Dobra. Spaść do wody. Dobra. Hopsa. Hopsa. O Jerze, nie! Może ich... O, a ten czego się nie zatrzymał? No to było trochę chamskie. No ale... Bardziej zależało, żeby tamten się zatrzymał, no ale... Kurczę, tutaj muszę przejść. Dobra. O, tutaj gwiazdki. Wow! Krzaczusz pospolitus. O nie! Czy ja właśnie tam dostałem serce? I mi się nie zaliczyło? Kurczę, materiał 24 minuty już trwa. A ja dalej jestem w połowie chyba. Najgorsze jest to, że ja nie znam map. Jakbym znał mapy, to jakoś może by inaczej się toczyło. A że ja map nie znam, to ja trochę średnio idzie. Tam jest woda. Do wody nie chcę skakać. O, ale fuks! Okej. Obydwa. Spadli. Teraz tutaj powoli, trzeba poczekać i biegiem. Tutaj tych skrzat pasowałby mi wyciągnąć. Dobra.
Paczko, o, co? Jak to mnie nie skuło? Czyżby była jakaś inna metoda na te rybki? O, i level skończony. Ile mamy gwiazdkę? Mam nadzieję, że wszystkie. O, ostatniej nie mamy. No nic, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Nie jest w sumie zbyt krótki, ale nie przyciągając. Subskrybujcie, komentujcie, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie zlajkować. Jest nowy opis dodatkowo, bo ostatnio siedziałem, napisałem. I to byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć!